200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza, 20. święto Borówki. Startujemy o godzinie 12 31 lipca. A 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej będzie miał inaugurację także w tym dniu 31 lipca o godzinie 16. Zapraszamy! W tym pięknym wnętrzu kościoła Matki Bożej, wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej w Dobrzycy Górnej odbywa się 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej. W programie tegorocznego festiwalu znajdą się trzy koncerty. Pierwszy z nich to koncert Młody Wirtuos, w którym wezmą udział uczestnicy warsztatów skrzypcowych Babiogórskich Eksploracji Wiolinistycznych, które odbywają się właśnie tutaj w Zubrzycy. I to będzie koncert 31 lipca. Kolejny koncert 7 sierpnia, Co nam w duszy gra, będzie to koncert zespołu Lex Family Ensemble, rodzinnego zespołu rodziny Leksyckich. W programie utwory znanych kompozytorów Bacha, Mozarta, Wieniawskiego, a także fragmenty z muzyki filmowej. Finałem festiwalu będzie koncert poświęcony patronce tego kościoła, Matce Bożej Śnieżnej. 14 sierpnia koncert pod tytułem Po górach, dolinach, w którym wspólnie z wokalistami wykonamy w mojej aranżacji pieśni Maryjne. Już za 2 tygodnie spotykamy się na największej plenerowej imprezie w Zubrzyckim Skansenie, a w programie wystawy, koncerty, inscenizacje, warsztaty, konkursy. Szczegółowy program na stronie www.orawa.eu. A po święcie Borówki przez 2 tygodnie w kościele skansenowym będzie gościł Festiwal Muzyki Kameralnej. Wśród wykonawców zespół rodzinny Lex Ensemble oraz zaproszeni goście, a w finale piękny koncert ku czci Matki Bożej Śnieżnej Po górach, dolinach. Wszelkie informacje i szczegóły na stronie www.lexart.pl.